Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie chyba najszybszy przepis na moim kanale. A mianowicie będą to pieczarki. Pieczarki, które zrobię w takiej glazurze z octu balsamicznego. Są po prostu przepyszne. Są lekko kwaśne, lekko pikantne, lekko słodkie, ponieważ będę dodawał miodu. Są lekko podsmażone, aromatyczne od czosnku i tymianku. Po prostu rewelacyjnie nadają się do każdego rodzaju mięs jako dodatek, ale również jak są na zimno, jako przekąska, po prostu na widelec i do buźki. I uwierzcie mi, smakują naprawdę przepysznie. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj pół kilograma pięknych, młodych, jędrnych, twardych, jak się złapie, pieczarek. I takie powinny być. One są trochę duże, więc je poprzekrajam. No nie wszystkie, te mniejsze zostawię w całości. W tym czasie rozgrzeję patelnię. I wleję troszeczkę oleju. Dlaczego na oleju, a nie na maśle? Ponieważ, tak jak już wspomniałem, one świetnie smakują na zimno. Gdybym smażył na maśle, to jak wiecie, masło by zastygło i nie byłoby to zbyt apetycznie. A więc dalej kroimy. Pierwszy na patelni ląduje czosnek. Ja jego tylko przekroję na mniejsze kawałki. Czosnek ma nadać tylko aromat. Zobaczcie, czosnek już się zezłocił, więc teraz go wyjmę, bo on już do niczego nie będzie potrzebny. Teraz wrzucam pieczarki. Jak widzicie, pieczarek w tej chwili nie solę. Chodzi o to, żeby nie oddały za dużo wody. Gdybym posolił, pieczarki od razu puszczą wodę i zrobiłaby mi się pieczarkowa zupa na patelni, a tego byśmy nie chcieli. Pieczarki się, zobaczcie, tak fajnie zrumieniły. Teraz wlewamy ocet balsamiczny. Ja tutaj mam przygotowane 100 gram i po troszeczkę będę wlewał. Teraz wsypię troszeczkę chili w płatkach. Nie dużo. Chodzi o to, żeby podkręcić troszeczkę pikantność, ostrość. Teraz dodam łyżeczkę miodu prawdziwego. Zamiast cukru zdrowiej będzie. Łyżeczkę tymianku dla aromatu. Teraz troszkę soli i prawdziwego pieprzu. I redukujemy. W tym czasie pokroję natkę pietruszki. Zobaczcie, jak one już smakowicie wyglądają. Octu już praktycznie nie ma. Dosłownie jeszcze trzymam jakieś półtorej minuty i pieczarki gotowe, więc nakładamy. Prawda, że wyglądają fantastycznie? I teraz moje pieczarki są już gotowe.
Po prostu pychota, mówię wam. Zróbcie, a uwierzycie. A ja zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym pysznym odcinku.